Wyobraźcie sobie, że to jest właśnie cysterna. I mniej więcej to jest cysterna, tylko że pojemności powyżej 30 tysięcy litrów. To jest tapeczka, tutaj mamy koła, no i tu mamy przypięty ciągnik i mamy tak zwanego tira. Tira, cysterna. Jak jest zbudowana cysterna? Mamy cysterny jednokomorowe i to jest, powiedzmy, w tej chwili przykład cysterny jednokomorowej lub cysternę wielokomorową. I podzielimy sobie ją w tej chwili. Mam tu przygotowane rekwizyty. Ciach. Ciach. I podzieliliśmy sobie ją w tej chwili na trzy komory. Mamy dwie przegrody, dwie grodzie, ściany, czy tam grodzie działowe, tak się to chyba dokładnie nazywa. I mamy podzieloną cysternę na trzy osobne komory. Do każdej z komór możemy załadować inny produkt. Przykładowo tu mamy olej, tu mamy glicerynę. Oczywiście jeśli można, jeśli klient się zgadza i przepisy zezwalają na to, by ładować ze sobą dwa różne produkty obok siebie. Może to być diesel, tutaj benzyna i tak dalej, tak? Mamy stworzone trzy komory osobne w cysternie. Po to, aby komorę naładować, załadować albo ją umyć, zrewidować, bo czasem trzeba do środka wejść, wyczyścić ją od środka. Muszą być otwory od góry, tak? Czyli każda z komór posiada u góry otwór, a często są dwa. Dlatego na środkowej komorze damy sobie dwa. Ale musi być przynajmniej jeden, tak? Żeby wpuścić dyszę, żeby ją umyć w środku i tak dalej, i tak dalej. Także mamy tutaj na wyposażeniu dekle na każdym, z każdej z komór, a czasem są dwa. Dekle są zazwyczaj przykryte jeszcze pokrywami, czyli to jest zabudowane jeszcze, powiedzmy, albo okrągło, albo prostokątnie i przykrywa się te dekle jeszcze taką pokrywą. No ale powiedzmy, że nie ma i górę mamy załatwioną, tak? Górę mamy załatwioną. Teraz co? Żeby produkt spuścić, produkt, bo operujemy nazwą produkt, tak się nazywa płyn, który przewozimy w danym momencie. Żeby produkt spuścić z danej cysterny, no musimy mieć jakiś zaworek. Zaworek najlepiej musi być na dole, tak, na dnie, żeby był tam, kurczę, jak najniżej, żeby ten produkt nam spłynął do samej kropelki. No i robimy ciach, zaworek, zaworek i zaworek. Zawory denne, bo są na dnie, proste. Zazwyczaj one są operowane, oczywiście nie musimy nigdzie tam wchodzić pod cysterną, tylko powiedzmy mamy wypuszczony taki pałąk i se kręcimy i se spuszczamy albo otwieramy, tak? Albo zamykamy, tak? Każdy zawór denny ma swój zawór dostępny, tak? Z zewnątrz, powiedzmy z ziemi, tak? Że nie musimy nigdzie tam włazić ani kombinować. Dodatkowo za zaworem dennym, w sumie dla bezpieczeństwa i lepszej kontroli tego, co się robi, jest jeszcze zawór spustowy. Czyli mamy zawór denny, powiedzmy metr rury albo pół metra rury i jeszcze mamy kolejny zawór spustowy, też tam dostępny w jakiś sposób i ciach. Czyli już mamy dwa zabezpieczenia, że tak powiem. Stosuje się trzecie dodatkowe zabezpieczenie w postaci zaślepki bądź tam pokrywki. Jeszcze na zawór spustowy, na koniec, mamy wylewkę już tak zwaną, czyli ten ostatni, tą rurkę ostatnią, że tak powiem, do której już podpinamy węża. Na nią zakładamy jeszcze taki dekielek, bądź taką pokrywkę i mamy trzy zabezpieczenia po to, aby produkt nie wydostał się nam z danej komory. Teraz, co dalej? W jaki sposób odbywa się rozładunek? Możemy rozładowywać w kilka różnych sposobów. Najprostszym sposobem, takim najpopularniejszym, ale najprostszym sposobem jest rozładunek grawitacyjny, tak? Czyli przyjeżdżamy i klient sobie życzy, rzuć mi tylko drugą komorę, tak? No to bierzemy, odkręcamy zaworek denny, bądź tam najpierw spustowy, w zależności co tam robimy, bo tam można pobiera się próby i tak dalej wcześniej, do analizy i tak dalej. W każdym bądź razie otwieramy zawór spustowy, otwieramy zawór denny i co? No musimy albo otworzyć górę, tak? Otworzyć jeden z dekli w przypadku
cysterny z dwoma deklami, albo wpuścić tutaj powietrze przez taką rurę, którą ich jeszcze tutaj nie zamieściłem, gdyż każda cysterna jeszcze posiada taką rurę powietrzną. To jest taki układ powietrzny, który będzie tutaj, taka pozioma rurka to będzie, ona będzie szła tutaj i do każdej komory będzie łączyć się z każdą komorą, oczywiście ze swoimi zaworami. Będzie nam się łączyć ta rura powietrzna po to, abyśmy mogli wpuścić powietrze do środka wybranej komory. I w ten sposób otwieramy przykładowo ten zawór denny, albo otwieramy dekiel, albo otwieramy odpowiedni tu zaworek, żeby nam po prostu najzwyczajniej beczki nie zassało. Jest to możliwe, zdarzają się takie sytuacje, to się nazywa implozja, czyli działanie podciśnienia, niszczące działanie podciśnienia, tak? I wróćmy jeszcze do tego zaworu powietrznego. Po co on jest? Zawór powietrzny jeszcze nam może służyć do tworzenia ciśnienia. Przykładowo klient sobie życzy, aby mu stworzyć ciśnienie w danej z komór albo po prostu w całej cysternie i wypchnąć mu ten płyn z cysterny do jego, powiedzmy, jakiejś tam beczki, jakiegoś tam zbiornika, jakiegoś tam silosa, co tam posiada, pod ciśnieniem. Każdy ciągnik ciągnący cysternę wyposażony jest w swój kompresor. Podpinamy sobie rurę tutaj, otwieramy sobie odpowiedni zawór, jeśli to mają być trzy komory zrzucane naraz, to jest to możliwe. Otwieramy po kolei te wszystkie zawory, tworzymy ciśnienie poszczególnej z komór, bądź też we wszystkich i wypychamy towar do klienta własnym ciśnieniem. Może to być również powietrze dane od klienta, on ma po prostu w jakiś tam sposób stworzone w kompresorze, kompresorem jakimś czy coś, bądź tam ciekły azot posiada. Podłącza nam do cysterny swoje powietrze i tworzymy w ten sposób ciśnienie i wypychamy po prostu produkt z beczki. Gdzieś tam przykładowo idzie do góry albo 50 metrów dalej jest ten zbiornik. I w ten sposób odbywa się rozładunek towaru. Mam nadzieję, że udało mi się w prosty sposób wytłumaczyć mniej więcej jak to działa. Ta cysterna to też tak chlupie, może nie aż tak bardzo, nie, ale chlupie podczas jazdy. Także mam nadzieję, że mi się udało wytłumaczyć w prosty sposób, jak działa cysterna, jak jest zbudowana. Zapraszam teraz do następnego odcinka, gdzie pokażę to samo, tylko na żywym organizmie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!